Siema, siema, jestem Ryan, dziś będę skończnik z naszej serii Podwórko Kolonisty, ze mną oczywiście Krzysztof. Siemanko. Przygotowane się na pryski, bo lecimy z pryskami dzisiaj, a ja z łąkami, ale też ze mną są z nami oczywiście widzowie na Twitchu tutaj piszący dla was siema. Także witam wszystkich serdecznie zgromadzonych oczywiście. I słuchajcie, wpadajcie na Twitcha od poniedziałku do piątku, od 16:22 tam streamujemy. No i co? I też ogólnie wtedy bardziej na bieżąco z odcinkami, bo tak naprawdę dzisiaj przyszły osoby tutaj, które pytały: ej, skąd 16 i tak dalej, nie? Bo na odcinku dopiero odcinek zimowy, ten sprzedażowy. Więc warto być na streamach, bo wiadomo, co się teraz dzieje, nie? Co tam otwierasz ten? Już nie piszczy. No to dobrze, nie? No i słuchajcie, propos też tego piszczenia i tak dalej, 16 już nie piszczy, wszystko działa w niej. Pompę tylko trzeba wymienić po prostu i działa, nie? Także nie wiem, co on tam się awanturował, ten pan. Ale jakby co, kasa też na koncie już tam normalnie ubyła, czyli te 30 koła myśmy za nią zapłacili, 30 na właściwie. Po prostu mamy krótki remont, mamy już maj, jak widzicie, więc pachnie saska kempa. A, no i obora, nie? Chyba dalej trzeba pokazać, co z oborą. A no słuchajcie, obora w ten sposób wygląda. Dach już jest całkowicie pokryta, zdjęli wszystkie te wsporniki. I mniej więcej, żeby wam pokazać, jak to wygląda. O, to właśnie chłopaki sobie wystawili taki stół na przerwie. To jakieś te śrubki gdzieś tam dokręcali, jeszcze te ostatnie blachę do tego, ale spoko. O, tu jeszcze jakieś mają wiaderka, nie wiem, co oni tu malowali. No, ale weźmy tak sobie jedno później? Co? Weźmy sobie jedno? No to nasze będzie. Możesz wziąć. Dobra, więc jak widzicie, na razie to wygląda. Jeszcze tylko czekamy. No, w sumie mamy wszystko ogarnięte. Teraz tylko czekamy na wnętrze. Mają dojechać do nas niedługo barierki. Jeszcze do tego potrzeba nam zrobić jakby takie słupy, które będą jakby takim mocowaniem trochę pod nasze. Pod ten. Pod hydraulikę całą. Hydraulikę? Nie. No hydraulika, dobrze mówię, pod wodę, no, system wodny i tak dalej, więc to już niedługo. Tu jeszcze może tak pokażę, jak to wygląda, tak nie chcę za bardzo przychodzić tutaj, wiecie, żeby też wam tak nie wszystko pokazać, zobaczycie i tak to niedługo w całej kazałości. O, też tutaj to wygląda w ten sposób, dosyć spora tej wiata jest, znaczy wiata, taki wjazd, ale to myślę, że wygląda nawet nieźle, nie? Także, no dobra, no co, ruszamy chyba dalej, nie? Obora cały czas tam gdzieś działa, także niech sobie tam będzie. O, wody pobierają chyba stąd. Siostka na serwis. Na serwis nie końca, bo już jakby wiesz, serwis serwisem, ale już wszystko spoko w niej jest, nie? Także lekutko tam tylko trzeba poprawić. A my dzisiaj zobaczyli, że idziemy po nowy nabytek, jakim są kosiarki. W końcu, znaczy właściwie jedna kosiarka. O, ja sobie tutaj przysiadę. No akurat tak na granatę mi piszą. Co za naród. Dobra, więc sobie wjeżdżamy i jedziemy po właśnie kosiarkę, jaką jest oczywiście kosiarka Samasz, 3-metrowa. Postanowiliśmy, że jednak wymieniamy kosiarkę, wstrzeliśmy tam z przodu i z tyłu, bo mamy awarię też trochę w Maseju przedniego wałka, więc czekam też na serwis. No i niestety nie możemy kupić kosiarki na przód i musimy nawet starać się z kosiarką na tył, ale jak coś, to kosiarkę na tył, naszą przód też kupimy. No i tylko jeszcze wodę w przyszłości raczej, nie? Także o coś też się proszę nie martwić. Na razie sobie już jedziemy. Jest to chyba ostatni pokos, który działa na tych dwóch łąkach, bo potem będziemy kupować sobie trzecią łąkę. I zobaczcie też, jak ta łąka... O! Będzie działać. Będzie wyglądać. On tu skręca. A, skręca. Fajnie, że jest kierunek wrócił wcześniej. Barany jeżdżą po tej kolonii jakiejś. No, także ruszamy sobie po kosiareczkę, jest to sama 3-metrowa, jak mówiłem wcześniej. Ale myślę, że się spodoba, nie? Także spoko. Krzychu gdzieś, jak mówię, opryski. W sensie będzie po prostu odchwaszczał nasze słoneczniki, naszą kukurydzę. Bo trochę się tego coś tam rzuciło. Także spoko. Siemaneczko, witam serdecznie. Okej, okay. Jak widzicie, samasz przygotowany, już tylko podczepiamy. Od razu. Wszystko cyki fuch. I teraz tak, że to w ogóle złożę to. Więc to może lepiej... Wyjedziemy sobie stąd, nie? Nie zahaczę? Nie zahaczę. Mega, ej, ten jest wygląda zarąbiście, ten zielony, żółty tak się fajnie komponuje. Naprawdę nieźle. No, a właśnie, wybrałem sobie konfigurację składania na bok, mogę myśleć na tył, ale na tył myślę, że tak trochę, raczej nie potrzeba, nie? Na sam przód tutaj, na sam bok wystarczy i nawet nie żadnego, że to wygląda, nie? Siema Artur, witam serdecznie. A akurat nagrałem odcinek na YouTubka jak coś. Dobra, także wiosna, w pełni, maj, właściwie za chwilę będzie lato, nie? Jak już mamy ten maj, kurde, nie mogę.
w niektórych silnikach tak wysoko jest ta kamera, że aż tragedia, patrzcie, nie? Czasami tak trzeba usiąść dziwnie trochę, nie? No dobra, niech będzie tak. Słoneczniki mają pirońskie, no tam akurat ten, tam jest fest zachwaszczony. O, trochę tak krzywo jeżdżę, ale dobra. No, wjeżdżamy sobie tutaj w tą łąkę, tą malutką, a potem będziemy dalej. Tam Krzycha też niedługo zobaczymy. Zapewne jak będzie... Ej, Krzychu! No. Albo dobra, nic, działaj sobie tam powoli. Bo myślałem, że może byśmy się na jakimś polu obok siebie zgrali, ale w sumie myślę, że dobra, tam lepiej, żebyś robił swoje i tyle, nie? O, tu źle wjeżdżam, czekajcie. Powinien z drugiej strony zjechać. Bo jak z drugiej strony, to będzie mi łatwiej potem odkaszać się. Aby pierwszy przejazd tylko zrobić tutaj od tego. I potem będzie git już, nie? Idzie to? Kosi się? Kosi się elegancko. Kurde, weź się na guźnikę, może z tego siarku lecieć, nie? A z tych włączy perspektywę, znaczy kamerę trzeciej osoby, nie? No, także elegancko. Ty, no zrobić to wygląda, nie? Wygląda jakbym był na takim shaderze. A shaderki dopiero teraz mogę włączyć, nie? Teraz są wygląda fajnie, tylko niestety OBS może wariować z tymi shaderami. Dlatego ich na odcinek nie włączam. O. Nie, no teraz to kosza nie idzie, jak zarąbiliście. Tamtymi kierkami to się po prostu szło zarąbać, tak naprawdę. A teraz idzie spoko. No, więc jak mówię, długo będziemy dokupować łąkę. A jak łąkę? Raczej pole, a nie łąkę. Będziemy robić sobie. Nie dokładnie wam, jeszcze wam dokładnie nie powiem co i jak, ale będziemy sobie... no, po prostu mieć trzecią działkę, nie? Więc tak jeszcze nie spoileruję za bardzo, bo za często wam coś mówię, a potem na odcinku macie już wszystko jak na tacy, a raczej chciałbym, żebyście mieli takie, wiecie, o, kupili to, kupili tamto, fajnie, nie? A nie tak, że ten. Że tak to... wiecie, nie ma żadnej spieszanki, nie? Mlady? Tak, bo mlady oznacza... to jest taka emotka, Artur. Cześć, Fluder. Mlady to jest emotka takiego gościa, który tak kabelu tak po prostu ponosi, nie? Czy trzeba mieć 70 włączone do tego? Do przeglądarki, żeby działały emotki, czy nie? Czy 70 tak. Działa po prostu na Twitchu? Do przeglądarki musisz dodać, nie? Aha, no, to musisz sobie Artur dodać do przeglądarki 7TV, nie? Taki addon. I wtedy miesza wszystkie młotki. Co to kur jest? Czemu to wróciło? No i link nie oglądasz odcinków, no i musisz nadrobić trochę. Się pozmieniało trochę, nie? Na naszych tych seriach tutaj. No, ale tak to w sumie jest, jak się nagrywa odcinki gdzieś tam na zapas i potem ludzie przychodzą i nagle pytają co i jak, nie? Także trzeba, no jak trzeba to spoko, nie? Znaczy nie spoko, ale no... Jakby nie było fajniejsze mod, kiedy są jak macie 7TV, nie? Na tym Twitchu. Także fajniuk, no. Przy okazji, korzystam z okazji, w sumie tak, przy okazji korzystam z okazji. Ja to jestem sami świetny w te mówienie. Ale możecie na Twitchu wpisać wykrzyknik instant, a na YouTubku wpaść w link w opisie. Bo tam macie instant gaming, do którego was serdecznie zapraszam. Sprawdźcie promocję i zobaczcie jak tam są gierki. I myślę, że warto się zapoznać z tym wszystkim, bo niedługo będziemy robić konkurs na Twitchu, na którym to będzie do wygrania gierka do określonej na przykład sumy i właśnie z Instant Gaming będziecie mogli sobie ją kupić, nie? Także myślę, że warto najpierw zaopatrzyć się w to, co chcielibyście kupić, a potem jak wygracie giveaway'a po prostu, to od razu mówicie mi, ja chcę kupić, żebyś mi kupił to i to, nie? I macie wtedy taką fajną nagrodę, więc jak ktoś to warto sobie sprawdzić, co i jak. No i obserwować myślę też Twitcha, nie? Bo on cały giveaway oczywiście będzie na streamie, a nie na filmie raczej, no logiczne, nie? Więc to dla osób, które oglądają streamy, na pewno coś fajnego się uda wyhaczyć, nie? Także wykrzyknik instant, nie? Nie insta, a instant. Czy ja mam jakieś tekstury wgrane? Trawy? Tak, mam nawet tekstury trawy wgrane. Ja cóż, w sumie można powiedzieć, że mało rzeczy mam takich oryginalnych, nie? Gdzieś tam ten farming zawsze z miesiąca na miesiąc u mnie trochę bardziej się moduje po prostu, bo raz, że gra jest ciekawsza, a dwa, że trochę tak nie wygląda po prostu jakbym grał dopiero co od miesiąca farminga, nie? Więc im więcej mogę modować, tym moduje po prostu bardziej, nie? Okej. Okay. Kurczę, nawet nie wiem w ogóle czego tura ściągać, czy nie. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym tego tura ściągał. Bo w sumie... nie wygląda z tym turem źle. Ale z drugiej strony po co nie jest potrzebne, nie? Tak jest, nowa kosiarka. Dzisiaj kupiliśmy, nie? Na tym odcinku, także...
No i to spoko. A, jak to już kosztowało? No właśnie 18, nie 18, 14 tysięcy. Także w końcu jakaś kosiareczka taka porządniejsza, bym powiedział. No i teraz możemy działać, nie? Ale już powiem ci, Krzychu, czuję, że niedługo będzie taki szybki boost, że po tym sezonie to będziemy bombrami jak nic, nie? Czy tak mówisz? Na serio. Zobacz, co się w tym sezonie stało, nie? Myśmy zarobili 234 tysiące, nie? A teraz raczej nie będzie tak, że będziemy zarabiać mniej, tylko będziemy zarabiać więcej, nie? No w sumie. I to tak naprawdę, wiesz, zawsze nowe pola z kukurydzą, która idzie na mleko, a jak będzie, no wiesz, zrobić całą ksionkę, no to też jakby nie było, to pójdzie z skoda krówek, nie? Których chyba też będzie mieli aż o 60 sztuk więcej w sumie, nie? No właśnie, trzeba będzie po sprzęty wymieniać, nie? Jakiś silos może dobudować, kolejny czy coś? No, będziemy murować silos pewnie, ten, betonowy jakiś robić już teraz. Ale zrobimy drugi, wiesz, bo ten, co mamy, ten tutaj z opon zostanie raczej. Jak taki zapasowy malutki, nie? No tak, nie. Bo i tak tam będą cielaki trzymać się w tamtej malutkiej oborze, to... to wiesz, to one będą mniej żreć pewnie, nie? Taki jest ten gromocinek, dokładnie tak. Kredyci kupcie młyn boży. Bez kredytu jeszcze mamy opcję kredytu, nie? Ale wiesz co, wydaje mi się, że kredyt bardzo mocno zwybustuje do góry, nie? Jednak trochę tak postaram się grać tych z Krzysiem tak trochę... że powiem, za swoje pieniądze. I jak już kredyt wziął, to raczej tylko na pola, nie? No, zgadza się. Bo maszyny to raczej tak, jak już naprawdę będzie tam coś potrzeba, nie będzie kasy, nie? Czy coś. No zobacz, jak ktoś jest chwast tutaj w tym, nie? Jezus Maria. Dobrze się Krzychu wszystko to opryskuje, nie? Bo tu potem... Znaczy w sumie, jak macie na ksionkę, to chwast też może być, nie? Zawsze jakieś dodatkowe składniki, nie? Nie wiem, aby kleszy tylko nie było. Czemu szczątka sportu na gospie? No, następny pyta. Oglądaj odcinki po prostu. Niedługo będą premiery tych odcinków, także się przekonacie co i jak, nie? No, macie to szczęście, że po prostu na Twitchu jesteście tutaj ze mną i... Właśnie! Jestem ciekaw w ogóle, kiedy ten odcinek wyjdzie, bo nagram go 21 kwietnia, nie? Także też macie taką przy okazji taki jakby timeline możecie sobie zrobić, kiedy odcinek był nagrywany, kiedy jest wrzucony. No, ale... Ale tak. Jest jakby tutaj taki... trochę na zapas, ale to wszystko oczywiście po to, że jak nagram sobie na odcinek na zapas, to potem mogę siąść do spokoju przy mapie i nie muszę się jakby rozkarać tym, że o Jezu, muszę się nagrać odcinek, bo jutro nie ma, nie? Więc nagrywam sobie tak na 2 tygodnie odcinki, robię coś przy mapie i potem jak już się zbliża ten moment, gdzie już odcinków mam coraz mniej, to znowu nagrywam je na 2 tygodnie, nie? Klient jest zadowolony? No, w skrócie niezadowolony klient, nie? z tą 16-ką wyszedł. Jak będziesz na polo 55 na nieznać, to zrobimy sobie miniaturkę, okej? Ja już skończyłem polo 55 właśnie. Tak? No. Świetnie. Właśnie zjeżdżam z niego. No dobra, chwilę... Jeszcze mi zostało to 49, tam 38 koło ciebie. Okej, dobra, spoko. Znaczy 55? A nie, 48, jak sorry, bo jest na 48. Jeśli pierdzielą liczbę... No to już ja będę. Aha, to spoko. Siadę do ciebie wtedy. To za chwilę się strzelę jakąś miniaturę fajną, nie? I będzie cito. No, to widzicie co bliska. Widzimy się z wami za chwilkę, ja tylko sobie zrobię zdjęcie, żeby fajnie wyglądało. I co? No wrócimy do was po prostu jakby po przerwie na kłódkę, nie? No i dobra, wracamy do was fortem. Jesteśmy po wszystkim. Ty, mamy 15 minut odcinka tak naprawdę dopiero nagrane. Oho. To jest twoje ostatnie pole, nie? No, zgadza się. To ja myślę, że jak się uda wszystko, to jeszcze mógłbyś napisać czasarkę w sumie, nie wiem, do MC do albo coś. A, nie, do Masaja chyba nie za dużo, za małe, nie? Ale, a bo dobra, w sumie bierz do czego chcesz, nie? No. I będzie można tu pojechać, potem się jeszcze szybko pozgrabia. Ogólnie tak ludziska raczej sianokosy po prostu skipniemy do momentu, kiedy będziemy już jakby je zbierać te belki. Raczej nie chcę wam pokazywać, wiecie, całego procesu, bo to już tyle razy byłem tej serii, że monotonnie strasznie się to staje, kiedy mamy, nie wiem, 4 odcinki z sianokosów, nie? Wiecie, szybko po prostu koszenie, zbiór i tyle, nie? Bo raczej wiemy, że potem dzieje się oczywiście. Znaczy, w sumie to można mi poprasować trochę też na odcinku nawet, no ale to zobaczycie, nie? Tak, jest film nagrywany, dokładnie tak. W tej pseudofabule z braku kosztów życia, podatków, etc. Wszystko rośnie, aż coś ci nie chce. No tak, Artur, ale przypominam, że to nie jest seria taka roleplay, nie? To jest seria farmingowa po prostu. Ja to sobie gram w gierkę jakby, nie? Nie liczę jakby tutaj, wiesz, jedzenia, kosztów wody, energii i tak dalej, nie? Które się zbiera. Po prostu jest to takie jakby, mamy takie... czasami małe wstawki roleplayowe, nie? I to jest tylko tyle, że po prostu ta seria nie była takim czystym gameplayem, nie? A ja przypominam cały czas, że ta seria Podwórko Kolonisty ma
za zadanie pokazać wam, że ta mapa, mimo że jest taka mała, to cały czas możecie na niej fajnie dorabiać, w jakiś sposób przerabiać sobie tego save'a, bawić się tym, tą grą i tą mapą w taki sposób, że z malutkich maszyn, tak jak ta mapa została stworzona właśnie po takie malutkie maszyny, można zagrać się na dużych sprzętach, nie? I właśnie na tej serii poprzez takie też lekkie wstawki, żeby trochę było ciekawiej, chcę wam pogadać, że da się tu jeździć wielkimi maszynami, nie? I o to w tej serii chodzi, nie? Ten cały roleplay jest po prostu taki dodatek, żebyście się nie nudzili w tym wszystkim i tak dalej, nie? No bo wiecie, to jest cały czas dla was ma być seria taka bardzo rozwojowa, nie? To jest akurat co mega stałem na rozwój. No bo bez rozwoju ta seria nie miałaby sensu tak naprawdę, nie? Co to bym jeździł za 60 i kosił biznesem, nie? To trochę tak średniawka, nie? Co się stało, szóstka jest w waszym gospie, dopiero na live biłem. Zobaczysz na odcinku w takim razie. Krzyk kupił Ursusa? Można powiedzieć, że tak. Można powiedzieć, że przez Krzyka ten Ursus jest na gospie teraz, nie? No. Nie no, spoko, że wrócił tutaj jakby, nie? Ja się cieszę, bo gdzieś tam już w sumie od... Mamy teraz piąty rok naszego tutaj jakby sezoniku, nie? W tym farmingu, a ja już chciałem, żeby on był w trzecim sezonie jakby, nie? Zamiast MTZ-a chciałem kupić najpierw 10-14, a potem wymienić 60-kę na 16-kę, nie? Więc mieliśmy same Ursusy, a tak naprawdę dopiero teraz ona jest, nie? No i co? Idzie 7-kę zaraz na sprzedaż. Pasowałby jakieś Zetora kupić, nie? Coś fajnego. Zetora? No Zetor musi być, to żadnego Zetora na serii nie było. No i co? A może ja chcę jakiegoś New Hollanda i co? O yes. A w sumie nie, New Holland też spoko. No ale tak myślę, że New Hollanda dałby się rado ogarnąć. No właśnie. Ty już tam jedziesz... Ja wsiadłem tak? Do Maseja, a gdzie mamy tą przetrząsarkę? Chyba nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak ona wygląda? Czerwona taka. A. Może jest tam w garażu przy... Tam gdzie paliwa stoi, nie? Jak ktoś dawać tutaj na tą łąkę, gdzie ta rozkosza, nie? No. Spoko będzie. Ty, to w sumie jak coś, to jeszcze może się skończył... Znaczy, skończył to kosić. Jeszcze bym zaczął skrabiać, nie? No może, ja. No, jak wszystko dobrze pójdzie. Na 19 to miało prawie 800 godzin. I duży sprzęt, wielkie pola. A że w kolonii, tak? No ja myślę też tutaj chcę dojść do takich dużych sprzętów, nie? Na pewno potem będziemy takiego, wiecie, areału, że będziemy mieli właśnie większość pól, te co się da połączyć, połączone. I tu się naprawdę no mocno rozwijać, nie? Wiecie, jeżeli nam zabraknie po prostu miejsca, jak chodzi o pola, zawsze mamy tą nową część mapy, która doszła w Farming 22. I tam jest naprawdę ogromny potencjał na łączenie pól, nie? Na takie robienie dużych kawałków. A tutaj to powinno się wszystko takie malutkie kawałeczki, nie? Takie areały do hektara raczej, nie? Nie wiem, na przykład to jak połączył sobie razem, to i tak nie jest jakby specjalnie duże pole, nie? Ale wiecie. Na kolejny mega klimacik? No, mi też się podoba, nie? Jest to chyba taka z innych, jedna z lepszych mapek, w których taki czuć klimacik fajny, nie? Chociaż nie, wschodnią dolinę też była spoko, nie? Tam też było tak, w sensie jak się jechało, to taki fajny vibe był, nie? Cześć Zater, trzymaj się w takim razie. Dzięki, że wpadłeś. Nie tłumacz mi. Śmiecham tylko z tych małych niedociągnięć. Przypomina mi to czasy nagrywania serii na VHS. Okej. Okay. Jakie niedociągnięcia? No w sensie ten, że nie mamy właśnie kosztów życia jakby, nie? A. Ej, ale bez to fajnie jakby taki młodzik wyszedł na modhubie, gdzie nie wiem, musimy. Nie wiem, kupować sobie żarcie albo pić wodę czy coś, nie? Czy na przykład spać, wymagany sen na przykład był, nie? To byłby spoko na przykład, nie? Wydaje mi się, do farminga. No, jest to pewnie, jest to część na pewno też życia rolnika, nie? Wiecie, na przykład macie takie coś, że okej, mam do wyboru albo jechać na pole, bo terminy mnie gonią, albo... Ale w farmingu raczej tak każdy ustawia tą gierkę, że nie ma, że terminy cię gonią, co nie? Musiałem grać chyba na czasie razy 5 cały czas i powiedzmy mieć ustawione, nie wiem, 3 dni w sezonie, co nie? No to tak. No ale wiecie, nie? Takie jakby lekko roleplayowe elementy były nawet spoko, nie? Nie wiem, czy by ktoś tak zrobił? Nie no, stary, wydaje mi się szczerze, nie? Farming jest bardzo prostą, plastyczną grą, silnik tak samo. Jeżeli nawet czegoś nie ma, to wszystko można cały czas wymyśleć, nie?
Słuchajcie, czy ty kiedyś pomyślałbyś, że ktoś zrobił porę roku do farminga? Pomyślałeś o czymś takim? A gość pomyślał i zrobił. Porę roku. I teraz mam je w grze, widzisz. Albo kogoś, który robił mod lasu, nie? Do 13. W 15 są wprowadzone jako oficjalna funkcja, nie? Więc wiecie, wszystko jest do zrobienia w tej grze. Tylko po prostu trzeba odpowiednio do tego usiąść i to w jakiś sposób wymyśleć, nie? Zaprogramować. Więc da się to naprawdę wiele, wiele rzeczy, nie? Jestem przekonany, że gdyby ktoś mądry tego siadł, kto ogarnia programowanie, to jak najbardziej to się dałoby radę zrobić. Także, wiecie. Zresztą, no, tak samo jak nawet asfalt nasz pokawy, nie? Ten mokry, co jest w deszczu. Normalnie ludzie tego nie robią, a ja na przykład coś pokombinowałem, mówię, o, mam pomysł i zrobiłem, nie? I też tego nie było nigdy wcześniej i teraz nagle jest, nie? Więc wiecie, wszystko się da, nie? Po prostu sami trzeba wpaść na jakiś pomysł albo coś, wiecie, no być mądry z jakiejś dziedziny, nie? W tym przypadku oczywiście nie ja mądry, tylko programowanie, nie? Trzeba być mądry z programowania. Znaczy mądry, no trzeba mieć wiedzę jakąś, nie? I trochę kreatywności, żeby to zrobić. No, moje zdanie byłby spoko, nie? Ale kto wie, może kiedyś jak się farming rozwinie, że będziemy mieli coś takiego, nie? Gdzieś tam nawet w podstawce. Masej, a ty się coś zgrabiarkę, czy też sarkę dowalił, nie? Co, pod kolor? Znaczy pod kolor tak, ale kurde, na pewno pod rozmiar, nie? Ale spoko. Tam gadasz. Ja to za chwilę skończę kosić. I... Ja właśnie, weź pokatakę zgrabiarkę, bym nie widział jej jeszcze. A właśnie, mieliśmy się sobie zamienić nawet, nie? Nie tam. Ej, właśnie, dobra, chcesz to możesz pokosić. Nie mam czego pokosić. To skończysz to, co zostało. Ja będę przetrząsać i ty weźmiesz zgrabiarkę. Znaczy, no, zgrabiarkę. O, zaraz opowiedzimy sobie masajkiem. Sorry, tak się wsiutam, wykorzystuję. Ale odcinek po prostu będzie ciekawszy, nie? No ja. Na razie tak mam, wiecie, duże kawałki, duże maszyny, a małe kawałki pól, ale uwierzcie mi, za sezon to się tak zmieni. Ja myślę, że w tym sezonie kupimy, no tak, no chciałem tak z 4 hektary pola dokupić, nie? Takiego, wiecie, i z jakichś hektar łąki, nie? No trochę porobiłem, wiesz. I tak, człowiek się, ja niedługo będę miał okulary, także nie ma sensu nie wymagać, nie? No dobra. Bez kitu, dopóki nie mam okularów, to mogę mówić, że na czatu nie widzę. Że coś tam jaki robię, nie? Kiedyś tym, że mam 0,25 na jednym oku, a na drugim 0,5, nie? I normalnie widzę, ale wiecie, nie? Ale jestem naprawdę mega ciekaw, czy te okularki do kompa pomogą, nie? Czy to będzie po prostu taki zabieg placebo. Bo wiecie, jak wychodzę od kompa, czuję takie zmęczenie, co nie? A jak będzie właśnie po tym, nie? To takie coś... No, jestem ciekaw, czy na przykład pozwoli mi to bardziej wydajniej siedzieć nad mapami na przykład, nie? Ja, to jest legalne, że... Koła wystają poza ten KSR, nie? Chyba nie. Oczywiście, że nie. No właśnie. To dlatego przyjechał 116 do nas. No, może przyjechał. Może kupujcie łapała tyle razy. Albo co? Nie wiem. Dobrze, że ty z dzielnicowym się znasz. Trochę się znam, no. Dzielnicowy to był moderator, nie? Szoty mi kleił na YouTube'a. To nie przyjedzie do nas. Patrz jak... 3 lata temu już były robione szoty, nie? Gdyby dzisiaj dzielnicowy jeszcze na tym działał, w sensie tak wiecie, robił te szoty i tak dalej, to naprawdę byłoby wow, nie? Bo teraz każdy robi szoty, nie? A 3 lata temu jak to zaczęło się dziać, to wtedy nikt nie robi, nie? O Boże, Sharpie, siemano! Trafiłeś na odcinek nagrywania akurat na YouTube'ka. Także witam. Ale Majta? No nie? Tak trochę nim rzucę śmiesznie. A, bo mamy ten modzik na ten, wiecie, ten... realniejszy zaczep, nie? Więc tak trochę im rzuca tutaj. Dobry, siemanko. Witam. Tak, 16 jest na podwórku koniec, to oczywiście. Już jest oficjalnie z nami na podwórku, nie? I co pojedziemy sam na koniec? Zrobimy teraz sobie rundkę dookoła. Nie, gówno tu widzę, nie? Jednak masz gra z trzeciej osoby trochę. Widziałem ci przywieźć teraz tu niebieską toły, o? Zgrabiarkę, no. Znaczy, możesz się okay. Zacząć zgrabiać, nie? Ty, okay. Mamy 250 odcinka. Nie, no dobra, w sumie, no, możesz po prostu przywieźć. Ja się nie będę nią zgrabiał, nie? Jak coś. Albo ty, a zgrabiasz tam, przetrząsasz się na tę oldką łąkę jeszcze, czy nie? Nie. No to zarąbiście, to dam ci tutaj przetrząsarkę. Pojedziesz sobie tam, a ja to będę zgrabiał. 3 prace na odcinku, nie, ale stary, popatrz. Pół godziny odcinka teraz robimy, nie 20 minut i ile rzeczy robimy, no. Nie? To jest porąbane, no że my w ogóle, dodając tylko 10 minut do odcinka, nagle mamy kilka prac, nie? Masakra, nie?
No, w sumie spoko. W sumie spoko, bo dzięki temu macie trochę więcej tego jakby upchniętego kontentu, nie? Jest, przyjechał. 16 przyjechałeś? No, nie ma czasu, żeby zmieniać ciągnika. MT to zaczepisz, nie? Jedziem. Dobra, już ci dojadę tam do końca i zamienimy się, nie? Tylko w sumie tak. A nie, dobra, bo zbierałem belki teraz na nowe krówki, nie? Bo potem jak będzie zima, to nie będziemy mogli... Znaczy, będziemy mogli dokupić, ale po co, nie? No. Ty weź się przejdź, bo się zagotujesz w tym kaftanie. Będzie zimno. Yes. Dobra, już się skończę. Dawaj tu klimę. O, no idź do klimy, nie? Ja zaraz też będę klimę. Szybę redaktor otworzę i... Będzie jak ta lala. W ogóle jak podkor pasuje, patrzcie. Co nie? Ten loła mi rzucił. Masz też pasował. Co? Masajem też pasowało. No, nie no, Krzychu, powiem ci, elegancko dobierasz kolorki. A jak? Patrz, żółte te, pasujące, nie no, zrobi się to wygląda kolorystycznie. Mega. Wow, mocno mega. Pokazuje rok w grze, to jest taki modzik gdzieś tam od tego. Kurde, nie wiem jak się nazywa. Wpiszcie nam od Hubie w zakładce do szukania info. I tam coś powinno gdzieś wyskoczyć, trzecia moc sezonu, nie? Już nie pamiętam jak ten mod się nazywał. Info display, coś tam. O, info display, season? Coś takiego? Czy weather może? Nie pamiętam. No nie pamiętam, nie? Serio. Okej. Okay. Ty no, panie, dzisiaj naprawdę odcinek ubrany. Perfekto. Jakby tak, kurczę, znaczy nie no, w sumie, jakbyśmy mieli większy sprzęt, to byśmy robili w cały sezon na raz, nie? Ale to, dwie takie malutkie łąki i wiesz, jakieś wyrobane sprzęty się nie opłaca za bardzo, nie? Chyba nie. Dobrze, jestem co zmieniać. Tylko się dokupi pola i tyle. Łąki. No łąki tak, no mówię, pola łąki, nie? O tym chyba chodziło, że ogólnie gruntu trochę więcej. O, tu też żeś nie skosił poprawnie. Takie tak? Odmiaki coś potężne zostawił, no. Dobra, mniejsza o to. Jak najszybciej musisz te okulary dostać chyba. No, bez kitu. Trzeba już się zapatrzyć. Dobrze, jadę teraz? A, nie wiem, może być. Nie, no ale całkiem spoko. Fajnie to leci. No to jest chyba pierwszy odcinek, o których mówisz, będziesz miał okulary, nie? Czy nie? Ej, bez kitu, no? Jakimś... Na odcinku to już nie mówiłem. To możecie widzowie zgadywać, jakie będzie miał okulary. Jak ktoś to wpadaliście na Twitcha, pewnie już się nosza, nie? Jak oglądać ten odcinek. No. Znaczy mam nadzieję, że... Znaczy no już tak, na pewno, nie? Kobitka mówiła, że od tygodnia do 10 dni powinienem czekać, nie? Bo ogólnie na zerówki mnie czeka tak długo. Ale że wiesz. Ja wyszła, że tam mam te 0,5 i 0,25, no to muszę specjalny custom zrobić, nie? Custom. Nie, myślałem, że po prostu naciągnie mi na kasę i tyle. Chociaż nie no, w sumie jakby i tak się dziwiłem, że... No czy idzie streamer przyszedł, to trzeba... Tak, no. Miałem pakietkę napisane streamer i oni, wiadomo. No pana drożej będzie. To przez ten komputer taki wzrok? Znaczy ja mówię, nie, że i tak na tyle co przy kompie siedzę, ile lat siedzę przy kompie, jak długo siedzę przy kompie, to uważam, że i tak spoko, że zacząłem się interesować tematem jakby sam, nie, że już sobie teraz dokupuję okulary jakby nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że chcę po prostu dbać o ten oczy, o te oczy, nie? Starzejesz się chyba. No tak, więc kupuję oksy bardziej po to, żeby zapobiegać temu, co mogłoby nastać za parę lat, nie? Wiecie, póki jeszcze jestem na wymiarę młody, to jeszcze te oczy jakoś tam sobie radzą, nie? Ale wiecie, jak będę się dużo przy kompie za młodego, właśnie tak jak teraz, to krzywa pochyła z moim wzrokiem zrobi straszny spadek, nie? Dlatego wolę sobie już teraz się to jakby wyposażyć, nie? No, to na pewno pomoże, nie? A da się z tego wyżyć? Z czego? A, ty o tym gadasz. O, no nie da się, nie da się. Trzeba chodzić na budowlankę jeszcze. Ja o 22 kończę ogólnie streamy robić i ja idę na Bolta, nie? Jeździć po Lublinie. Ludzie boże, pijaków z imprezy, nie? Tak jak ktoś chce mnie spotkać, w Bolcie nazywam się Kamil. Mam awatar tak jak teraz, znaczy na mordę, awatar mój to moja morda, tylko z takim zamkniętym okiem jednym, nie? Jak coś, to ja. Także jak po 22 zamienicie Bolta w Lublinie, to jest szansa, że trafiecie na mnie, nie? Oczywiście, że tak. Dobra, okej. No i co, pole skończone, zjeżdżam. Tak? No? No to zjeżdżaj. Bierz prasę. No to zjeżdżam wtedy. Przyjeżdżaj tutaj prasować. Biorę Maseja i jadę do siebie. Dawaj prasować tutaj.
Ja zaraz siądę do prasy. A zdążysz? Nie wiem, w sumie, ty, ale w sumie jakbyś tu już wjechał teraz, to mógłbyś sobie zamienić i normalnie prasować mógł, nie? Bo też mam prawie agarientę. No. Jeszcze ale pierwszą belkę musisz wypluć. Co? Pierwszą belkę na odcinku musisz wypluć. Mamy dopiero 31 minut odcinka, a w sumie posłucham już kończyć, nie? No czekaj, jedną belkę wtedy chociaż. Znaczy, myślę tak właśnie, teraz nie lepiej zacząć ten kolejny odcinek, nie? Bo w kolejnym odcinku co tam? W sumie to mam tylko się na kosy i zarażliwa, nie? Mhm. Matko bosko. A do żniw to już raczej będzie czerwiec, tak myślę, nie? No, pierwszy dnia w czerwcu. To w czerwcu będziemy mieli te, na pewno ponoszone wodę już do tego, do obory. Także zobaczcie, jak tam wygląda to wszystko, nie? Dobra, ja po prostu zjadę sobie na gospo tym. Ty już jesteś na gospo, czy nie? No. To stój tam, ja zaraz do ciebie przyjadę, wiesz, bo to ostatni przejazd robię. I do ciebie, tam się pożegnamy, a ja już sobie prostowanko zrobię poza odcinkiem jakby, nie? No, raczej tak, bo nie chcesz tak. Co jest? Widzicie to? What a shit! Co to się wydarzyło? A, koło obory nowej pojedziemy, właśnie myślę, że wam pokażę, jak to wygląda, nie? Może już widzieliście pewnie wcześniej, wam pokazywaliśmy. Ale ta obora to mega rzecz, nie? Tak ona mi się podoba, strasznie. No to jest hit. Dobra. Fajnie, to jest tak szaki, długo powycinamy sobie, porobimy tutaj, ten sinus postawimy. I będzie ten git, nie? Fajowo to wygląda. Coś mi się z kamerą zepsuło, ty. A mi się zlagował farming. Ej, to się sypie błąd. Ja bym tego laga potężnego. Panie, coś tu Lua sypie. Interactive Control. A jest i sypie błąd. Ty się bawisz tym może tymi? Nie, ja mam laga w tym momencie. Bo ogólnie błąd sypie, nie? Ja mam ogólnie teraz zamrożony ekran, nic nie widzę. Ty, ja mam teraz... W ogóle pedami się zabroziło, nie? No ja chciałem ten, podłączyć tą, nieholandzką trasę do Maseja. I nie mogłem. Ty! Co? Gra fryzowała gierkę. Aha. Ja też mam ten laga jakiegoś potężnego. No dobra, bliska. I tak kończymy. Dzięki za odcinek. Panie, żeście byli. My pewnie musimy zrobić wszystko od początku dzisiaj. Także dzięki za odcinek. Widzimy się w kolejnych. Na razie, trzymajcie się. No i cześć, pozdro. Cześć, pa.